Halo, halo, dzień dobry wszystkim. Kolejne emocje związane z rywalizacją Alpejczyków już za nami w ten weekend. To znaczy wczoraj mieliśmy okazję obserwować panie podczas Supergiganta. Dzisiaj rywalizowali na trasie obok panowie podczas tej samej konkurencji. Jeżeli chodzi o przebieg rywalizacji pań, to naprawdę tam doszło do ciekawych rozstrzygnięć, jak zwykle zresztą, co stało się już tradycją podczas tej olimpiady. Natomiast sam przebieg tych zawodów był również bardzo ciekawy. Tam działy się wręcz także, że to tak określę, dantejskie sceny, jeżeli chodzi o tą trasę. Trasa została ustawiona w ten sposób, że panie naprawdę pierwsze 10 pań bodajże z pierwszych 10 startujących ukończyło ten bieg, tylko 3. W tym odpadła również Dominique Gisin, tutaj, czyli triumfatorka zjazdu, gdzie ona powinna sobie dobrze radzić właśnie w Supergigancie. No niestety pokonała ją trasa. No może nie tyle trasa, co raczej to, że zawodniczki nie były przygotowane na tak ciasne, na tak ciasno rozstawione bramki. Tutaj taka charakterystyka, jeżeli chodzi o zawody w Supergigancie, o ile podczas innych zawodów startujący mogą sobie wcześniej potrenować na tych trasach, zobaczyć jak te bramki są rozłożone, tak tutaj podczas Supergiganta, i jest to zrobione po to, żeby właśnie te zawody były bardzo widowiskowe, podczas Supergiganta zawodnicy nie trenują na tej trasie. Mogą sobie ją obejść, pooglądać, no ale nie mają możliwości tego przejazdu treningowego, co potem skutkuje właśnie tym, że mieliśmy do czynienia z takim fail festem, że tak to nazwę. Więc tak, Giulia Mancuso, dobry przejazd, ale również nie dała rady, chociaż była jedną z faworytek do złotego medalu podczas Supergiganta. Fabien Suter, bardzo jakby stała na tej puszce, jeżeli chodzi o prowadzących. Niestety dopiero bodajże Nicole Hosp, która startowała z 13 czy 14 numerem, zmieniła ją na tym pierwszym miejscu, na prowadzeniu, i potem musieliśmy troszeczkę czekać i dopiero Austriaczka Anna Fenniger, ona objęła prowadzenie i już go nie oddała. Ale mówię, pierwsza część zawodu, ta taka narwana, nieprzetestowana, te zawodniczki wypadały jedna po drugiej, no ciekawie się to oglądało, rzadko mamy okazję oglądać coś takiego, chociażby podczas Pucharu Świata. Jeżeli chodzi o resztę faworytek, no to Maria Hefl-Risch również podczas tego Supergiganta nie ustrzegła się błędów, ona tam przeszarżowała na kilku bramkach, no i niestety musiała oddać prowadzenie Annie Fenniger. Trzecia mimo tego zakończyła przejazd na miejscu drugim. Trzecia Nicole Hosp, czyli tutaj Szwajcarki cały czas w natarciu. No tutaj tak się mówi o tym renesansie szwajcarskiej drużyny alpejskiej. No i faktycznie chyba jesteśmy świadkami tejże. Więc jeżeli chodzi o ostateczne wyniki, to Anna Fenniger, Maria Hefl-Risch ze srebrnym medalem, no i Nicole Hosp na miejscu trzecim, medal brązowy. Ciekawe zawody, naprawdę tutaj Supergigant w mojej klasyfikacji jest podobny do, jeżeli chodzi o ten cały tak zwany fun z oglądania tych zawodów, to jest podobny bardzo do właśnie zjazdu. Dzisiaj z samego rana, i tutaj troszeczkę ja byłem też zaskoczony, ponieważ godzinę wcześniej rozegrano te zawody, ze względu na to, żeby utrzymać trasę w tej mroźnej kondycji, zmrożonej, ponieważ tam słońce bardzo mocno operuje na tych zboczach wokół Rozachutor, więc przełożono o godzinę start tych zawodów. No i już praktycznie musiałem z odtworzenia znowu oglądać, ponieważ no wiadomo, niedziela troszeczkę tutaj za wcześnie jak na mnie. Lepszy stan trasy, jeżeli chodzi o poprzednie zawody, chociażby w superkombinacji, zmrożona, dobrze, lepiej przygotowana trasa, no i tam też się działo. Też ci zawodnicy, którzy startowali dzisiaj w Supergigancie, oni tam się na setne sekundy cieli i naprawdę było bardzo, bardzo ciekawie. Didier Defago, Christoph Innerhofer, jedni z faworytów, bardzo dobrzy Alpejczycy, oni niestety odpadli. Też przeszarżowali na tej trasie, też myśleli chyba, że ta trasa będzie odrobiona,
zrobiły najłatwiejsza, ale mimo tego było bardzo ciekawe. Ci faworyci odpadali również jeden po drugim. To znaczy nie było ich tak aż dużo tam, z kolei bez przesady, no ale jednak gdzieś tam nie poszło im. Oni gdzieś tam nie, to widać, że oni nie trenowali na tej trasie i że nie dochodziło do takich wyuczonych przejazdów. Ted Ligety pojechał słabo. On wiadomo, to jest raczej technik niż szybkościowiec i on pojechał bardzo, bardzo słabo. Któreś tam miejsce w pierwszej dziesiątce oczywiście, no ale niestety nie udało się. Bode Miller pojechał bardzo słabo, bardzo szybko, przepraszam, pojechał ten Bode nasz Miller, który od początku jest tutaj jako faworyt w tych wszystkich konkurencjach. No i, ale niestety nie udało się. Kiet Jansrud, on był najszybszy na dzisiejszym przejeździe. Bode Miller 200 za nim. Od początku tracił, na końcu zaatakował, ale 200 mu zabrakło do Bode Millera i ex aequo był na drugim miejscu z Janem Chudecem. To w pierwszej części zawodów oczywiście. No i czekaliśmy, sytuacja się rozwijała. Axel Lund Svindal oczywiście pojechał solidny przejazd, niestety nie załapał się również na podium. Triumfator zawodów zjazdowych Matthias Meyer również wypada z trasy. No i wtedy przyszła pora, kiedy już wszyscy myśleli, że już jest tak po tak zwanych zawodach. Okazało się, że na trasę wyjechał Andrew Whitebrecht. Amerykanin, może nie utytułowany jeszcze, może nie tak znany jak reszta Amerykanów, jak Ted Ligety, jak Bode Miller, ale jakie on serce pokazał, jaką klasę. No, coś wspaniałego. Ten jego przejazd, on już bodajże z 25 numerem jechał, to już jest taki numer daleko poza tą czołówką, no ale pięknie pojechał. Naprawdę zawalczył, no i wskoczył na drugie miejsce, spychając będących ex aequo na drugiej pozycji Millera oraz Jana Chudeca. Także tutaj te rozstrzygnięcia naprawdę ciekawe. Łzy Bode Millera bezcenne na koniec. Ja myślałem na początku, że on się cieszy. Właśnie jest wzruszony tym, że młody jego kolega z Team USA zdobył tak wysokie miejsce, srebrny medal. No ale nie, potem pokazywano go jeszcze. On miał żal w sobie do samego siebie. Ta taka złość sportowa wyzwoliła te łzy. Miał żal do siebie, że nie załapał się na to złoto, a był w formie, miał możliwości. No niestety, taki jest sport. Także jeżeli chodzi o klasyfikację ostateczną w Supergigancie, Seattle Jansrud, pierwsze miejsce, na drugim miejscu Andrew Whitebrecht, bliżej nieznany publiczności, to też zaskoczenie, bardzo fajnie. No i trzecie miejsce, ex aequo Bode Miller, tylko Jasz. Brązowy medal oraz Jan Chudec, Kanadyjczyk, ex aequo. Piękne zawody, piękna pogoda, naprawdę polecam i zapraszam, ponieważ w przyszłym tygodniu zaczynamy konkurencje techniczne i na pewno będzie co oglądać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć!